Cerna prowadzi, jeszcze prowadzi Arkadiusz Stasica, jest jednym z najtrudniejszych decernatów, a jednocześnie też tym decernatem, w którym po objęciu przeze mnie urzędu było najwięcej problemów do rozwiązania. Znane są Państwu te różne emocje związane ze związkiem między innymi NDOA, ze spalarnią, z tymi umowami, które były w tym obszarze zawierane. I cieszę się z takiego wzmocnienia, a jednocześnie Arkadiusz Stasica, który ma bardzo dużo doświadczenia w zakresie prowadzenia budowy mieszkań, będzie się mógł skoncentrować na tym, na czym nam bardzo również zależy, bo podczas wyborów składaliśmy też określone deklaracje i takie skoncentrowanie się na tym obszarze będzie bardzo, bardzo pożądane. Od 1 sierpnia Arkadiusz będzie w zarządzie ZKZL-u i to jest też wzmocnienie tego obszaru. Cieszę się z tego, iż doświadczenie Tomasza Radomskiego przede wszystkim w zakresie tych wszystkich działań, które były w przeszłości podejmowane, dotyczących czy spalarni, czy tych właśnie tematów związanych szczególnie z gospodarką komunalną, że to doświadczenie również pomoże w rozwiązywaniu tych problemów na bieżąco. Doświadczenie w zakresie działania na poziomie Rady Miasta też jest tutaj bardzo istotne i też liczę na to, iż te umiejętności negocjacyjne, ale też te umiejętności polityczne, które były, które mogłem poznać, że to również jest istotne w różnego rodzaju szukaniu kompromisów z gminami ościennymi, w rozmowach z gminami, z burmistrzami. I to jest ta zmiana, o której Państwu chciałem powiedzieć. To nie jest żadna degradacja Arkadiusza Stasicy. To jest tak naprawdę tylko przesunięcie z jednego bardzo trudnego odcinka na również bardzo wymagający odcinek. I to jest też właśnie wzmocnienie tego naszego zespołu. Cieszę się z tego, co ostatnio powiedzieć właśnie wspólnie z Tomaszem Lewandowskim i z Arkadiuszem Stasicą. To jest oczywiście wyzwanie dla Tomasza Lewandowskiego. Jest jednak zupełnie innego rodzaju praca na poziomie Rady Miasta, ale cieszę się również, że Tomasz Lewandowski nie boi się tej odpowiedzialności. To jest wyzwanie i cieszę się, że ten nasz zespół zostanie w tej chwili wzmocniony właśnie poprzez Tomasza Lewandowskiego, a jednocześnie Arkadiusz Stasica będzie mógł się skoncentrować na tym bardzo ważnym dla nas projekcie. To tyle z mojej strony i może po prostu... Dziękuję bardzo.